I fajnie, tu można poustawić jeden kąt, tu można ustawić drugi kąt. Leciutko chodzi jednym paluszkiem. Kurnia, i 299 zł. Zastanawiam się, czy coś takiego by nie można było kabli wsadzić. Nie. Zastanawiam się, czy coś takiego, wiesz, kabli nie wsadzić, bo tam idą na dole po podłodze te kable. Przecież przeciąłbym sobie to tutaj, wiesz, nożykiem i po prostu bym powciskał do tego kable i by było takie coś mi leżało, a nie takie popęclone. Chyba sobie kupię dwa takie na test. Umowy 5 kg waży? No, wziąć sobie, przypakować do mojego palca. Nie byłoby fajnie. Dwie dyszki. To tanie. Wiesz, jak ktoś ma samochód i na przykład w samochodzie ma zamontowany odbiornik taki z kasetami tylko i wyłącznie, jest fabrycznie i nie masz wyjścia, musisz sobie na to nagrywać. Już uzależnienie jest. Już znowu oglądasz głośniki bluetoothowe, to wiesz co, trzeba się skontaktować z lekarzem, moim zdaniem. Ja szukam klawiatury super płaskiej jakiejś. Tylko, że nie jest ziemniaczanej, która zaraz się rozpadnie, tylko jakiejś takiej w miarę porządnej. No ale trust... Ja nie trustuję trustowi niestety. Z kablami to już widzicie, o co mi chodzi. Tutaj jak mam pod biurkiem kable, to jest problem, że odkurzacz mi tu nie za bardzo może jeździć, bo się to wszystko wplątuje. Jakby był jeden kabel czy dwa, no to jeszcze można przymknąć oko, ale jeżeli jest 332, to już jest niejaki problem, żeby tutaj mógł wjechać. I do tego właśnie pójdą te rury, mam nadzieję. Może sytuacji do końca opanować się nie da, ale według mnie wygląda to lepiej. Na pewno będzie łatwiej higienę tego miejsca utrzymać przy odkurzaniu czy przy jakichś innych działaniach. Proste, ale wydaje mi się dość skuteczne rozwiązanie. Muszę przyznać, że wygląda to 1000 razy lepiej. Kolejna opcja to te gumki, żeby sobie z przyklejaną taką taśmą dwustronną, żeby sobie gdzieś kabelki powiesić i też mam już przynajmniej dla jednej zastosowanie. Mam taki kabelek, którym zawsze podłączam sobie kamery, żeby zgrywać materiał, on mi się zawsze gdzieś pląta pod nogami. A tak to będzie sobie tutaj wisiał i czekał na swoją kolej do tego, aż będzie potrzebny. Po raz kolejny jestem bardzo miło zaskoczony reakcją społeczności, czyli waszą reakcją, tej społeczności, która się tutaj wokół mojego kanału zbiera, bo rozstrzygaliśmy temat, znaczy jak przywożę coś z tych wypraw, to jak to wszystko rozdzielać, czy pomiędzy widzami, czy pomiędzy patronami, czy po pół na pół. No i w zasadzie można by powiedzieć, że jednogłośna opinia wasza w niezmierzonej ilości komentarzy i łapek pod komentarzami wyznaczyła trend, którego będziemy teraz wdrażali w życie i będziemy się stosowali. W zasadzie nawet już od tego wyjazdu z Chin. Czyli tak, jeżeli przywożę, no bo zazwyczaj przywożę wam jakieś fajne rzeczy do popróbowania tego, czego u nas nie ma, czego się nie da dostać w sklepie, bo sam jestem tym zawsze zainteresowany. Wypracowaliśmy taką opcję, że będzie to dzielone pół na pół, czyli pół między regularnymi widzami, pół między patronami, tymi osobami, które tam w jakiś inny sposób mnie wspierają, tudzież jakimś tam wpłatą na konto, czy przez PayPala. Te osoby, które po prostu się angażują w to, żeby dodatkowo mnie było łatwiej zorganizować taki wyjazd. Bo tak jak wiecie, zawsze w opisie filmu macie linki do samego Patronite'a z opisem, o co chodzi i tam znajdziecie film, na co ten Patronite jest, bo wiem, że się pojawia wiele nowych osób i nie zawsze jest to jasne, także dlatego pod opisem filmu zawsze macie, żeby było wiadomo, bo często się pojawiają takie sugestie, że zebrałeś na Patronite, to kup se coś tam, kup se coś tam. To już żeśmy ustalili, że to nie jest na to, tylko i wyłącznie przeznaczam to na wyjazdowe rzeczy, nie na sprawy doczesne. I tak jak żeście sobie zażyczyli w wyrażonej przez siebie opinii, będzie dzielone, że pół na regularnych użytkowników, pół. Ja przygotuję zaraz jakiś biuletyn, roześlę do patronów. Ci oczywiście, którzy mają ochotę coś dostać, to wtedy muszą mi przekazać swój adres pocztowy i oni będą mieli zupełnie inny adres pocztowy. I jak są zdecydowanie też, żeście powiedzieli, że jak są jakieś grubsze rzeczy, no tutaj może nie jest to jakaś super gruba rzecz,
tylko to jest atrapa iPhone'a chińskiego. To, że tylko i wyłącznie to dla tych osób, które te wyjazdy wspierają, no bo one tutaj dokładają cegiełkę. Dobra, tego się trzymamy. Z Japonii na pewno też coś przywiozę. Myślę nad jakimiś japońskimi konsolami, żeby przywieźć, i to będzie też w ramach tego rozdania wśród patronów. Tak więc zachęcam wszystkich, bo na dzień dzisiejszy, a jeszcze nie wysyłam dzisiaj, myślę, że mamy dość sporo, czekajcie chwilę. Widać, że ewidentnie też lubicie popróbować różnych dziwnych rzeczy z innych krajów. Wczoraj film o 20 wszedł, dzisiaj mamy 8 rano i jest aktualnie 3,5 tysiąca zgłoszeń. I ta sama ilość rzeczy do rozrosowania będzie wśród patronów. Także tutaj wśród patronów mamy ich 199, a wśród osób, które się zgłosiły, widzów po prostu globalnie, jest 3,5 tysiąca zgłoszeń. Także ewidentnie warto być patronem, bo można coś tam fajnego, słuchajcie, dostać. Biorąc pod uwagę, że mam dość sporo tych rzeczy, no to można by powiedzieć, że dla co czwartego patrona coś tam powinno, jeżeli oczywiście wyrażam taką zgodę, bo umawiamy się, że ja zawsze pytam, czy chcecie, nie wysyłam nikomu na siłę. Jeżeli na przykład patronów się zgłosi tylko, nie wiem, 5 zainteresowanych, czy 10, czy 20, no to wtedy ta reszta wraca do tej puli między widzami do rozlosowania, bo no, magazynował tego nie będę. Dobra, tyle myślę słowem wstępu. Testuję te różne rzeczy, a patrzcie, co tutaj się pojawiło. Tak naprawdę to się pojawiło już w Chinach. Gimbal. Gimbal do komórek. Dla wszystkich amatorów, którzy są zainteresowani kręceniem filmów właśnie komórkami, nie chcą nabywać kamer czy czegoś takiego, co by było droższe i mniej poręczne, no to jest taka właśnie opcja, że możemy sobie wszystko kręcić komórką, możemy sobie ładne panoramy robić idealnie obrócone. No biorę to na testy. Pogoda jest, no po prostu mam dość tej pogody, która u nas tutaj panuje za oknem. Bo jest no ciężko wyjść z elektronicznym sprzętem, jak pada deszcz od 3 dni i coś testować, bo mam i jeden zarąbisty aparat, który chciałem wziąć gdzieś w teren i to urządzenie. No i ciężko po prostu, bo nie dość, że człowiek ma ochotę skoczyć z mostu, to jeszcze no nie, tak długiego okresu niepogody, no przecież już mamy w zasadzie kwiecień, no to zaczęło się to, można powiedzieć, listopad, no listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. 6 miesięcy jest po prostu masakra, ani wyjść pospacerować. Ja wiem, że oczywiście napiszecie szafa, wymówki to sobie możesz znaleźć. Musisz się ubrać w kurtkę przeciwdeszczową i kalosze i dymać tam po i spacerować. No ale potem siedzę 2 tygodnie z grypą, co zupełnie nie jest dobrym rozwiązaniem. Dobra, tyle spraw organizacyjnych i lecimy z dalszą częścią dnia. Kupiłem pierwsze 100 znaczków jako etykiety samoprzylepne. Kurnia, na papierze to trochę słabo. Nie wiem, czy się da kupić taki papier pokrojony, żeby coś sobie wydrukować. Nie wiem, czy tu jest taniej, bo tu wychodzi po 2,60, czyli 100 znaczków 260 zł, nie wiem, wydaje mi się, że na poczcie chyba drożej, aż muszę to sprawdzić. Jezu, jak jest zimno i niemiło, jaki tu wiatr, jak tu, jak w Kieleckim, powiem wam, to jest nie do opisania. Najgorsze, że jestem już taki zmęczony tą pogodą, tak mi się nic nie chce robić, a tyle mam roboty, że to jest nie do pomyślenia, ale ja jeszcze walczę cały czas z moim stołem. Mam cynk na inną stolarnię. Tam, gdzie wczoraj byłem, co się okazało, że to jest tartak, to teraz podobno tam nieopodal jest stolarnia. Jadę znowu popróbować. Znowu lipa, ale nie poddaję się, będę dalej drążył temat. Wszystko to niestety nie są stolarnie, tylko to są tartaki, no gdzie jest tarcica, po prostu. To nie dla takiego majsterkowicza jak ja. Niestety materiał jest. Onigiri 2. Przyatakowałem. Słuchajcie, wersja tuńczyk i wersja umami. Nie wiem, chyba zmalały, coś mi się tak wydaje. Ale dzisiaj taka fast foodowa dieta. Tak to mniej więcej wygląda. Ryżyk, nori. Trochę mi się rozpadło, ale po złożeniu będzie okej. Okay.